Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Proponuję takie szybkie czytanko. Będzie dotyczyło miłości, spraw miłosnych, tej sfery uczuciowej. Jest to inspiracja pani Danuty. Ja ostatnimi czasy rzadko robiłam takie czytania typowo miłosne, dlatego że no tutaj oczywiście to jest też ważna sfera naszego życia, ale no moi kochani, często właśnie pytaliście, prosiliście w mailach o takie właśnie czytania typu, czy on, ona mnie kocha, czy będziemy razem, czy on, ona się skontaktuje. Ja już takie czytania robiłam wcześniej na kanale, więc też cierpliwie odpisuję osobom, które o to pytają, że no, kiedyś na pewno jeszcze coś będzie na ten temat. Natomiast tutaj no, nie może też to być co chwilę, bo to się mija z celem, kochani. Jak będziemy pytać co chwilę o to samo, no to po prostu zaczną nam tutaj wychodzić pewne głupotki w tych kartach, więc to w ogóle absolutnie nie ma tutaj jakby sensu zadawanie ciągle wciąż tego samego pytania, no chyba że miesiąc temu pytaliście o inną osobę, a teraz już pojawia się ktoś inny, ale to i tak myślę, że no nie można cały czas zadawać ciągle tego samego pytania, prawda? Wy to doskonale wiecie, nawet osoby, którym stawiam karty prywatnie i te, które wracają po jakimś tam czasie, to zawsze im mówię, że tutaj trzeba poczekać, odczekać jakiś czas, jeżeli chcemy zapytać ponownie na przykład o jakąś relację. Odczekać po prostu miesiąc, dwa, bądź po prostu poczekać, aż zmienią się aspekty, czyli aż coś tutaj ruszy, zatrybi, coś się zmieni w tej relacji. No bo inaczej nie ma sensu po prostu powielać tego samego pytania. Ale ponieważ pani Danuta tutaj bardzo prosiła, to takie czytanie robię i będzie pytanie, czego nie wiemy, czego nie wiem o osobie, którą kocham. Czyli czego nie wiecie na chwilę obecną. I tutaj może chodzić o takie osoby, z którymi Was łączy platoniczne uczucie, czyli Wy nie jesteście w żadnym związku, po prostu myślicie o jakiejś osobie, wzdychacie do niej i właśnie nie do końca się orientujecie być może w sytuacji osobistej tej osoby, więc chcielibyście się dowiedzieć. Może też chodzić o stałe związki, bo można być oczywiście z kimś w związku, no i nie wszystko o tej drugiej osobie wiedzieć, to jest naturalne. I kochani, mamy trzy opcje do wyboru. To jest jeden, to jest dwa, to jest trzy. To są tak naprawdę zestawy kart tam pod spodem, nie są to pojedyncze karty. Wybierzcie intuicyjnie, wybierzcie ten zestaw, który przemówił do Was już na samym początku, jak tylko go zobaczyliście. Myślę, że to nie powinno Wam tutaj sprawić żadnych trudności. Osoby, które, że tak powiem, są tutaj na kanale starymi wyjadaczami, nie obraźcie się, to jest tak naprawdę komplement, bo Wy się już znacie, już wiecie, na jakich zasadach to wszystko działa, to Wy po prostu tutaj robicie to mach-mach, nie powinniście mieć żadnych problemów. Wy po prostu zapewne jak tylko włączacie film, no to już macie jakąś tam opcję wybraną, ale myślę, że pozostali też już wybrali. Dwie opcje odsuwam na bok, zaczynamy od pierwszej oczywiście, zgodnie z kolejnością, kto tam wybrał opcję pierwszą, co ta Wasza osoba myśli bądź robi, o czym Wy nie wiecie. Dziesiątka kielichów, tu już mamy bardzo ładną kartę, o, karta domu, wiecie co? I teraz tak, w zależności od Waszej sytuacji, czy Wy jesteście w związku z tą osobą, czy Wy po prostu wzdychacie do tej osoby, nie mając z nią na przykład jakiegoś takiego większego kontaktu, nie orientując się aż tak bardzo w sytuacji tej osoby, bo jeżeli to jest tylko takie platoniczne uczucie z Waszej strony, Wy gdzieś tam wzdychacie do tej osoby, to może się okazać, że ta osoba ma już poukładane życie uczuciowe, ma już jakiś stworzony dom z drugim człowiekiem, ma już jakieś ustabilizowane życie rodzinne, swego rodzaju harmonię, bezpieczeństwo, w tym jej związku, jego związku powinno układać się dobrze harmonijnie, czyli ta osoba po prostu może już no być szczęśliwa z jakąś inną osobą. Może tutaj mieć żonę męża, może mieć wspólny dom, może mieć dzieci, czyli już gdzieś mogła sobie zakotwiczyć, stworzyć sobie jakąś taką swoją
przepraszam, bezpieczną przestrzeń. Natomiast jeżeli wy wiecie, że ta osoba na pewno nikogo nie ma, albo po prostu no, jest to wasz partner, partnerka, to być może wy nie wiecie tego, że ta osoba jest typem takiego domatora, że jest bardzo osobą rodzinną, że na przykład chce z wami stworzyć tą rodzinę, bo może ta osoba o tym nie mówiła, że takie są jej pragnienia, ale widać tutaj, że no, będzie dążyła do jakiegoś trwałego związku i że rzeczywiście takim pragnieniem serca może być tutaj stworzenie sobie bezpiecznego domu, takiego właśnie harmonijnego związku, gdzie wszystko jest poukładane, gdzie jest wzajemne wsparcie, gdzie jest troska, gdzie jest poczucie bezpieczeństwa, gdzie jest właśnie ten wspólny dom, czyli na pewno nie jest to osoba, która by tutaj pragnęła jakiegoś takiego związku nieformalnego, związku z doskoku, związku takiego, wiecie, dla zabawy, tylko bardziej jest to osoba, która myśli tutaj jak najbardziej poważnie. Chwila ciszy, spędź chwilę w samotności, odpoczywaj, medytuj, rozmyślaj. Może to być też właśnie taka osoba skłonna do refleksji, taka osoba momentami zamknięta w sobie, skryta, nie do końca mówiąca o swoich stanach emocjonalnych, ale jeżeli tak jest i wam się wydaje, że ta osoba trzyma jakiś dystans do was, to wiedzcie, że to nie jest nic złego wymierzonego w waszym kierunku. To nie jest sytuacja, że ta osoba na was się w jakiś sposób obraziła, wypięła się na was, że jesteście jej obojętni. Po prostu ta osoba może być w takim momencie swojego życia, że potrzebuje przemyślenia sobie pewnych rzeczy, potrzebuje refleksji, takiej spokojnej analizy tego, co dotychczas w życiu na przykład osiągnęła, dokonała i no, potrzebuje czasami takiej swojej samotni. To jest też naturalne, no, nawet jeżeli jesteście w związku, to pamiętajmy też o tym, że mimo wszystko związek tworzą dwie odrębne jednostki i każda z tych osób musi mieć taką swoją też przestrzeń życiową, więc pozwólcie od czasu do czasu też tej osobie się właśnie wyciszyć, pobyć sam na sam ze sobą, ze swoimi myślami, bo jest to osoba, która może tutaj przeżywać bardzo głębokie stany wewnętrzne, czyli mieć bardzo rozbudowane, takie bogate życie wewnętrzne. Osoba, powiedziałabym, nawet mocno uduchowiona, więc to nie jest nic złego, kochani. To jest po prostu taka przestrzeń, która dla tej osoby w życiu też jest ważna, no i trzeba to po prostu uszanować, co my tu jeszcze mamy. Mamy dwójkę pik i super, w tym układzie się to sprawdza, ponieważ dwójka pik to jest właśnie, no przede wszystkim dwójka, czyli dwie osoby, tak? Swego rodzaju partnerstwo. Tak samo na gruncie zawodowym, jak i miłosnym, ale tu mówimy o miłościach, więc to jest poszukiwanie idealnego partnera. To może oznaczać, że w was ta osoba widzi idealnego partnera. No jeżeli właśnie tak jak powiedziałam na początku, ta osoba jest już w jakimś związku z kimś innym, no to ta karta może świadczyć, że rzeczywiście ten związek układa się harmonijnie i że prawdopodobnie no tutaj ta osoba nie jest dla was z racji tego, że ona już gdzie indziej znalazła tą swoją bratnią duszę, tego idealnego, wymarzonego partnera bądź partnerkę. Więc tu niektórzy mogą się w tej sytuacji rozczarować, ale jeżeli to jest osoba, która no, powiedziałabym z wami gdzieś tam koresponduje, rezonuje, czy z wami jest aktualnie w związku, to te karty są naprawdę bardzo dobrą prognozą dla was na przyszłość i mówi też o idealnym porozumieniu między wami, czyli po prostu o tym, że do siebie pasujecie i że ta osoba też w was prawdopodobnie widzi idealnego partnera czy partnerkę. No właśnie takiego kogoś, z kim można założyć rodzinę, stworzyć wspólny dom. I teraz przechodzimy, kochani, do opcji numer 2. Co tutaj dla osób, które wybrały opcję numer 2, mogłoby się zarysować. Tutaj mamy trójkę kielichów. Tak muszę dać, żebyście po prostu to widzieli. O proszę, jak ładnie. Dobra. Wiecie co? Ja bym powiedziała tak, no znowu jest takie rozróżnienie. Jeżeli nie macie kontaktu z tą osobą, nie wiecie tam dokładnie, co się u tej osoby dzieje, po prostu tak skrycie ją kochacie, to ta osoba przeżywa jakiś okres triumfu w swoim życiu albo wkrótce w taką fazę będzie wchodziła. I wielce jest prawdopodobne, że jest to związane ze sferą zawodową. O tym by nam mówił ten as trefl, dlatego że to jest na przykład jakaś inwestycja pieniężna,
dziewczyna, która się zwraca, jakiś sukces zawodowy, na przykład otrzymanie nowego stanowiska, nowej pracy, realizowanie się, no coś, co nas mocno tutaj popycha w rozwoju, więc tu może być świętowanie właśnie jakiegoś sukcesu zawodowego, bądź jakiegoś sukcesu związanego z pasją. Tu widać, że ta osoba w to, co robi, wkłada całe serce, więc może być tak, że ta osoba na chwilę obecną nie skupia się na przykład na związkach, dlatego że jej serce zaangażowane jest gdzie indziej, w jakąś taką działalność związaną właśnie z własnym rozwojem zawodowym, z własną pasją, i to ma ją doprowadzić do świetlanej przyszłości. Przestań się martwić, wszystko będzie dobrze. Jeżeli natomiast nie o to tutaj chodzi, to może być też tak, że ta karta będzie odnosiła się do Was i to Wy macie przestać się martwić, bo wszystko tutaj zmierza we właściwym kierunku. Czyli jeżeli się martwiliście, czy ta osoba na przykład odwzajemnia Wasze uczucia, czy ta osoba jest z Wami szczera, czy ta osoba rzeczywiście coś do Was czuje, to powiem tak, jeżeli faktycznie gdzieś tam kręcicie się wokół siebie, a wiecie, że ta osoba jest wolna, bo trójka kielichów w połączeniu z tym serduchem może też oznaczać spełniony związek, gdzie na przykład ta osoba może spodziewać się potomstwa, albo świętuje na przykład swój ślub, zaręczyny, no jakiekolwiek takie, powiedziałabym, radosne wydarzenie związane ze sferą uczuciową, chociaż też dużo tutaj się pokazuje na pracę, na pasję, na robienie czegoś właśnie poza takim związkiem, poza tylko i wyłącznie tą miłością. Ale ponieważ czytamy na miłość, skupmy się na miłości, więc jeżeli to Wy jesteście w związku z tą osobą, no to tutaj możecie mieć takie wrażenie, że ta osoba, powiedzmy, lubi się bawić, lubi gdzieś tam spędzać czas wśród znajomych, na imprezach, gdzieś tam wszędzie jej pełno, że ma wiele znajomych i że Wy możecie czuć się tutaj troszeczkę tacy odizolowani, powiedzmy postawieni w jednym szeregu z innymi. Nie czujecie się tutaj być może w jakiś sposób wyróżnieni przez tą osobę, więc możecie ją podejrzewać o to, że ona jest taka po prostu, że skacze na przykład z kwiatka na kwiatek, że nie chce się zaangażować w nic takiego, powiedziałabym, poważniejszego, ale taka jest po prostu natura tej osoby. No, ona lubi się bawić, jest towarzyska, lubi spędzać czas wśród ludzi, ale mimo wszystko no, serce ma jedno, prawda? I tutaj jakby no, nie musicie się martwić, bo jest ta karta, przestań się martwić, wszystko będzie dobrze. Więc jeżeli faktycznie wyczujecie, że gdzieś tam z tą osobą macie się ku sobie, to wasze odczuwanie jest jak najbardziej prawidłowe. I być może tego o tej osobie nie wiecie, ale ta osoba też prawdopodobnie pała do Was tutaj jakimś uczuciem, a to, że ona jest towarzyska, że lubi spędzać czas wśród ludzi, to absolutnie nie rzutuje źle na Waszą relację. Natomiast tak jak mówię, może tak być, że w tym momencie całe swoje uczucia, cały swój optymizm, całą swoją energię ta osoba tutaj przekuwa w jakiś sukces zawodowy, czy w rozwijanie siebie, swojej pasji, bo myśli ta osoba po prostu o przyszłości, chce sobie zapewnić lepszą przyszłość. Więc jest to też taki człowiek sukcesu, który podejmuje wyzwania, spełnia swoje pragnienia. Jeżeli czegoś chce, no to po prostu to realizuje, więc też pokazuje to tą osobę w bardzo korzystnym świetle. Tak to wygląda dla opcji numer 2. Sobie pozbieramy karty. No i przechodzimy do opcji numer 3, kochani. Zobaczmy, czego Wy tutaj nie wiecie o tej swojej osobie. Mamy księżniczkę pentakli. Tutaj mamy asa karo. Rózeczka. I bogini Hator. Ta osoba coś rozpoczyna, jakieś przedsięwzięcie. To też może być początek relacji, więc może to po prostu świadczyć o tym, że Wy na przykład kogoś dopiero poznaliście i mogliście kogoś na przykład poznać w pracy, bo są to pentakle. Mogliście poznać kogoś przy wspólnym projekcie, mogliście poznać w szkole, na jakimś kursie, gdzieś, gdzie Wy też się doszkalacie, dokształcacie. Mogła Was połączyć jakaś wspólna pasja, chęć zrobienia czegoś. Więc ja bym powiedziała, że tutaj wielu z Was może mieć z tą osobą takie na chwilę obecną, powiedziałabym, bardziej kontakty koleżeńskie, przyjacielskie, na zasadzie dopiero kształtowania się czegoś, budowania czegoś, że nie jest to jeszcze takie ugruntowane. Natomiast jeżeli Wy jesteście, powiedzmy, z tą osobą gdzieś już bardziej zaznajomieni, jesteście na przykład
przykład w związku z tą osobą, to tutaj no, wy możecie mieć takie wrażenie, że ta osoba jest w jakiś sposób mniej dojrzała emocjonalnie od was, bo na przykład no, nie jest w stanie jeszcze tak bardzo się zaangażować. Nie mówię, że się nie angażuje wcale, bo księżniczka pentakli to jest bardzo dobra karta wbrew pozorom, tylko że to jest, pamiętajcie, odpowiednik pazia, czyli w tej hierarchii dworskiej, no, gdzieś tam najniżej, prawda? Więc tu może być taka troszeczkę pomiędzy wami dysproporcja, że wy jednak dajecie z siebie więcej, ta osoba no daje tak nieśmiało, tak po prostu nie do końca jeszcze jest w stanie wejść tak w tą relację dwiema nogami. Z czego to może wynikać? Mamy boginię Hator, czyli zdolność przyjmowania. Naucz się przyjmować, wzmocni to twoją intuicję, nabierzesz energii i mocy, by obdarowywać innych. No, ta osoba może mieć problem z przyjmowaniem czegoś od kogoś. To jest taka osoba, powiedziałabym, w typie Zosi Samosi, ja sama wszystko zrobię. Może to wynikać z tego, że ta osoba no, ma obniżone poczucie własnej wartości. Nie wie, że zasługuje na to, żeby coś od kogoś dostać. I być może właśnie z tego wynika taki brak zdolności przyjmowania. To jest też swego rodzaju lekcja dla tej osoby, bo no, niewątpliwie ta osoba się czegoś uczy, prawda? Jest to też karta przerabiania pewnych lekcji, więc ta osoba przede wszystkim ma za zadanie nauczyć się przyjmowania od kogoś. Jeżeli wy jesteście w związku z taką osobą, no to może być właśnie tak, że ta osoba tutaj się stara, dużo robi, wbrew pozorom, pomimo tego, że wy powinniście się cieszyć, że dużo dostajecie, to macie takie wrażenie, że kiedy wy chcecie coś zrobić dla tej drugiej strony, to ona wam na to nie pozwala, odgradza się tutaj jakimś takim niewidzialnym murem. No i mamy tutaj kartę rózga, więc tutaj mogą wynikać różnego rodzaju konflikty. To są takie sprzeczki, powiedziałabym, o błahe sprawy, o sprawy, które w ogóle nawet nie powinny być tutaj wywlekane na światło dzienne, bo to są takie rzeczy nieistotne, powiedziałabym, z punktu widzenia codziennej egzystencji, ale jednak są. Tym bardziej, że mamy tutaj tego asa Karo, który też może mówić o sprzeczkach, kłótniach, konfliktach, nieporozumieniach, na przykład w małżeństwie, o jakichś problemach też w związkach, jakichś właśnie nieporozumieniach, a to wynika z tego, że no, każda ze stron ma inne podejście. I teraz tak, wy możecie patrzeć w ten sposób i wam się wydaje na przykład, że ta osoba jest po prostu nie do końca dojrzała, a problem polega na tym, że ta osoba po prostu no, ma problem z przyjmowaniem od was czegoś. Nie została tego nauczona. Prawdopodobnie mogło to wynikać nawet z jej dzieciństwa, gdzie no, nie otrzymała tyle miłości, tyle poczucia bezpieczeństwa, tyle dobra, ile powinna otrzymywać, że zawsze miała jakiś taki niedostatek i ta osoba być może usilnie się stara, żeby zasłużyć na coś. Być może ma takie właśnie pojmowanie, że w miłości, w związku, no trzeba sobie na coś zasłużyć, żeby coś dostać. Że wydaje jej się, że po prostu sama z siebie nie zasługuje, że musi tutaj właśnie coś zrobić, dołożyć jakichś starań, żeby coś po prostu było jej dane. Że bez pracy nie ma kołaczy, nic nie przychodzi za darmo. Więc tutaj jest przede wszystkim praca dla tej osoby nad samym sobą. Nad tym, żeby upewnić się w tym swoim jestestwie, umocnić się. No wy też możecie tutaj podjąć jakieś próby dowartościowania tej osoby. Pokazać jej, jaka ona jest dla was ważna. Porozmawiać z nią na przykład na spokojnie, jeżeli jesteście w związku i macie taką możliwość. Żeby ta osoba po prostu poczuła się tutaj w jakiś sposób dowartościowana, ale tak naprawdę to musi płynąć bezpośrednio z niej. To ona musi sama siebie docenić i sama siebie też uznać za osobę godną otrzymywania. I to jest jakby podstawowa tutaj, podstawowe wyzwanie dla tej osoby. Więc to nie jest tak, że ona faktycznie jest niedojrzała emocjonalnie. To jest po prostu osoba, która no, ma tutaj problem taki, którego na chwilę obecną nie jest w stanie przeskoczyć, ale myślę też, że pracuje nad tym, że powoli, stopniowo będzie się tego uczyła. Dobrze, tak wygląda opcja numer 3.
Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani. Pozdrawiam Was gorąco. Pamiętajcie, kochani, że można wysyłać mi na maila propozycje tego, co byście chcieli tutaj otrzymać w tych ogólnych czytaniach. To są czytania ogólne dla wszystkich, więc wszystkie propozycje są mile widziane. Ja oczywiście dokonam takiej wstępnej selekcji w tych propozycjach, no bo nie wszystko mogę zrobić, nie wszystko wydaje mi się słuszne, konieczne, nie wszystko mi się podoba po prostu. No też kieruję się jakby tutaj swoim własnym gustem, więc sami to rozumiecie na pewno, ale staram się większość tych Waszych propozycji tutaj realizować. No w ostateczności po prostu jakoś tam przerabiam pytanie, coś dodaję, coś zmieniam, coś przekształcam, ale staram się przynajmniej po części wykorzystać. Oczywiście dla osób, które mają taką potrzebę, są również czytania prywatne, one oczywiście są już płatne, ale to są czytania już dla konkretnej osoby, więc zapraszam do kontaktu osoby, które chcą tutaj czegoś więcej ode mnie. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jeszcze raz Was gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia i do usłyszenia, kochani.